8 Liga Mistrzów. Podobno w polskim internecie jest teraz tak dużo dobrych treści sportowych, że dla równowagi powracamy z czymś na poziomie rzadkiego stolca. Przypominamy bowiem, że 8 Liga Mistrzów to najgorszy magazyn o najlepszej lidze na świecie, czyli polskiej klasie B, w której to, jak wiadomo, grają najlepsi zawodnicy. Którzy strzelają najpiękniejsze gole. Ja pierdolę! To właśnie tu są najlepsi sędziowie. Sędzia chuj! A na trybunach mamy najlepszych kibiców. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów Dół. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Na początek kwestia jeszcze ważniejsza niż piwo na śniadanie. Jaka przyszłość czeka drużynę Coco Jumbo Warszawa? Coco! Jumbo! Coco! Jumbo! Coco! Jumbo! 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 Aby to sprawdzić, udaliśmy się do samych Włoch na wyjazdowy mecz kokosów z przyszłością 2 Włochy. Profesjonaliści to mało powiedziane. Coco Jumbo, mimo że mecz można zaczynać już w 8 zawodników, na tak poważne spotkanie zebrali nawet 10, a 11 dojedzie później. Bo dobrze pamiętają starcie sprzed kilku miesięcy, gdy rozpędzona wówczas przyszłość 2 Włochy przyjechała na Kokos Arena. Pan widział przyszłość 2 Włochy, tak? Tydzień temu. Tak, tydzień temu widziałem. Jak im poszło? No przegrali. Lekko. 0-14, tak? Od samego początku pachniało tu solidnym wpierdole. Jaki jest wynik do przerwy? 0-6. To jest 0 dla Coco Jumbo? Nie. Dla przyszłości. Ale nic z tych rzeczy. Okazało się, że przyszłość jest zmienna. I dzięki dobrej grze gospodarzy w końcówce wygrała z Coco Jumbo jedynie 10-1. Źle weszliśmy w mecz, wiadomo, na niedzielę 12, połowa na kacu, weselach i tak dalej. Rewanż zapowiadał się niezwykle smakowicie i trzeba przyznać, że już pierwsze akcje obu drużyn zaspokoiły nasz głód oglądania futbolu wysokogatunkowego. Najpierw prawdziwa petarda ze strony przyszłości, a po chwili jakże precyzyjny strzał gości. Proszę się jednak nie denerwować, nie zobaczą Państwo, jak kokosy strzelają gola. W obawie o Wasze zdrowie po prostu go nie nagraliśmy. Kibice w takim szoku, że aż się z tej bramki ucieszyli. A trzeba przyznać, że ostatnie sezony to nie mają oni łatwego życia. Zwłaszcza po tym, jak Coco Jumbo awansowało z 8 ligi do 7. A klasa to przecież całkowicie inny piłkarski świat. Całkowicie inna kultura gry. Kurwa, kurwa. Dawaj, kurwa, ma. Kurwa, co jest? Kurwa. Jest, kurwa, nie ma. Ale ładnie jest, ma. Kurwa, mać. Aż dziwne, że się w niej w miarę odnaleźli. Jednak dzięki takim meczom jak ten z bobrem tłuszcz. Jakiś przepis na bobra to wy macie, czy nie? No trzeba wyczochrać. Gdzie już do przerwy było 0-5. Co tu się wydarzyło? Trzeba pochwalić, że była jedna okazja dla Coco Jumbo. Na szczęście atak zachował czyste konto. I dzięki fenomenalnej reformie rozgrywek na Mazowszu Coco Jumbo dokonało rzeczy w skali światowej niesamowitej. Z Ligi 7 awansowali do nowo utworzonej Ligi 9. Tak, warszawska klasa B to teraz Liga 9. No czasem w życiu trzeba zrobić krok do przodu, aby później spokojnie można było się zjebać na sam dół. Minimalnie.
No i co? Zupełnie inna jakość kokosów w tej dziewiątej lidze, nie? Pewnie. Spadli niżej i grają jeszcze gorzej. Powracamy jednak do przeszłości, a tu we Włochach sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej porąbana niż fabuła w rumuńskich filmach porno. Kokosy strzelają drugiego gola. Kibice stawiają sprawę jasno. I się doigrali. Kokosy wygrały to starcie 2-0. I sami sobie państwo odpowiedzcie na pytanie, jaka przyszłość może czekać drużynę, która wygrała z przyszłością? A teraz wątek monopolowy. LZS Krząstawa może stracić monopol na bycie najchujowszym zespołem w okręgu łódzkim. Pojawili się bowiem nowi wojownicy z zespołu Hetman Sieradz. Ja pierdolę. Hetman pierwszy sezon zagrał tak, że... O kurwa macu, ja pierdolę! Dzięki szczelnej defensywie i nienagannej grze ofensywnej. O kurwa. Widziałeś chociaż jedną akcję do przodu Hetmana? O kurwa! Bo chyba nie było żadnej akcji. W pierwszych 19 meczach udało się zdobyć tylko o 10 punktów mniej niż 10. Byli zadowoleni z liczby punktów zdobytych w tym sezonie? Mogło być lepiej. My byliśmy świadkami sukcesu w wielkich derbach Sieradza z zespołem Unia Męka. Znaczy ja powiem tak, no fajnie by było, gdyby chętnie miał dobry wynik, nie wyciągnął z tego. Co się uda, to się uda, nie? A dobry wynik to jaki jest, że tak zapytałem? No tak, żeby dwucyfrowo mnie przegrać. Unia Męka wymęczyła tu jedynie 7-0. O ja pierdolę. Robert, wygrałeś tego czteropaka już. A był zakład, kto wyżej kopnie? Nie, kto więcej odpierdoli dzisiaj. Cały piłkarski świat czekał jednak na El Clasico. Starcie Hetmana Sieradz z LZS-em Krząstawa. Tak wielkiego meczu nie było w Polsce od lat. Hetman rozpracowany? Jest rozpracowany. Po kulturalnym powitaniu jedziemy! Krząstawa rozpoczęła mecz z wysokiego O. O kurwa. A blisko gola było zwłaszcza, gdy napastnik LZS-u przypierdolił w słupek. Kurwa. Bez kłamstwa na boisku. Kłamstwo tylko poza boiskiem. A gdy po kontuzji Krząstawa była zmuszona grać w 10, wszyscy dobrze wiedzieli, jak to się skończy. O kurwa! I znów stara zasada działa. Im mniej zawodników Krząstawy na boisku, tym lepiej. My lepiej gramy, jak jest lepiej. Nikogo na boisku nie ma. To ta zapierdalamy, że... Final score do przerwy 1-0 dla LZS-u. Nerwowy początek drugiej połowy. Kurwa masz. Ja pierdolę. I 1-1. Prezes Kwaśniak zaordynował jednak pełen spokój. Spokojnie, kurwa. Co znaczy doświadczenie i opanowanie? Szybka analiza. Kurwa no. I już można było wyciągać szampana. Ja pierdolę. Jest szampan w plecaku? Jaki monument? Jak jest! Zadowolony pan z meczycha? Jasne, mecz był piękny. Kibicuję już ponad 30 lat. I tak dobrego meczu jak dziś pan jeszcze nie widział. Szczerze? Jeszcze nawet lepiej. Nawet lepiej. Proszę się nie martwić. Ta historia ma swoje szczęśliwe zakończenie. W obecnym sezonie sytuacja się już odwróciła. Hetman jest w środku stawki, a Krząstawa zamyka tabelę. Monopol w Krząstawie ma się dobrze. Kompletujemy hat-tricka. Po kokosach i Krząstawie trzeba szybko sprawdzić, co słychać w polskim Wisconsin. Przypomnijmy, że całkiem niedawno, po latach przerwy, pogoń Wiskitki odrodziła się jak penis z popiołów, a w pierwszym meczu po reaktywacji, mimo że straciła gola już w 15 sekundzie. Nic się kurwa nie zmieniło. 15 sekunda 0-1. To przegrała z Komorowem jedynie 0-11. No tak, to nie można, no kurwa. Udaliśmy się wraz ze słynnym Mańkiem z Wiskitek na rewanż, aby na własne oczy zobaczyć, jak duma po
polskiego Wisconsin odrabia straty. I co panie odrobią straty z pierwszego meczu? No trzymamy kciuki. Gdyby było 12-0, to by było ciężko, nie? Ale a wtedy ile było? 11. To luz. 11 to jeszcze można odrobić, nie? Takie rzeczy to myślę, że Pogoń ma w DNA. I oto dowód, co znaczą kilkumiesięczne treningi. Żółte Pantery, grające w tym meczyku dla niepoznaki na zielono-biało, tym razem nie straciły gola w 15 sekundzie, a w 23. I to minucie. A z każdą kolejną minutą gra Wiskitek coraz bardziej napawała optymizmem. Na razie bez błędu, można powiedzieć. Tata musi wejść. Dobra, Antek, ty już teraz ojca lotów nie ma. Tata Maniek na boisko nie wszedł, ale na swoich następców nie ma co narzekać. No takie wyprowadzenie w twoim stylu było, nie? Tak? Pomysł dobry był, a realizacja pomysłów to nie zawsze, nie zawsze dobra. Pomysł to zawsze jest bardzo dobry. Ten mecz nie mógł zakończyć się źle. Tym razem Komorów musiał zadowolić się zwycięstwem w okolicach w wyniku 8-0. Rezultat ten szybko poszedł w świat i niestety ten sukces ma swoje ofiary. Tragiczna informacja jest taka, że w polskim Wisconsin nie byli na to przygotowani i po sezonie zespół został z rozgrywek wycofany. I my teraz odczuwamy pustkę jeszcze większą niż jest w głowie Fagaty. Wiskitki wraca! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hub. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hufdu w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa, taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten